Tegoroczni maturzyści w piątek 25 kwietnia świętowali zakończenie roku szkolnego. Z tej okazji w szkołach odbyły się uroczyste akademie, które zawierały część artystyczną oraz bardziej oficjalną, na której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Na pewno jest to okres stresu, takiego pierwszego poważnego stresu, jeśli chodzi o kontakt z egzaminem takim z zakresu przedmiotów, z zakresu wiedzy przedmiotowej, bo podejrzewam, że jak będą na studiach, to każda sesja będzie dla nich cięższa. Niemniej jednak no, jest to taki chrzest przed tą dalszą edukacją. Natomiast my traktujemy ten moment opuszczenia murów przez naszą młodzież również jako pewno takie przeskoczenie poprzeczki, za którą już jest dojrzałe życie faktycznie, czyli nie chodzi tutaj tylko o świadectwo dojrzałości, ale dojrzałość w sensie społecznym, w sensie obywatelskim. W związku z tym dzisiaj przygotowaliśmy taką szczególną część uroczystości pożegnania trzecich klas, mianowicie nadanie tak zwanych nominacji obywatelskich. Kończy się 5 klas, technik, logistyk to jest jedna klasa, mam kończące się 2 klasy technikum górniczego. Ta umowa z kompanią węglową gwarantująca pracę górnikom, młodym górnikom, w dalszym ciągu obowiązuje mimo kłopotów w kopalni Brzeszcze. Chłopcy po skończeniu szkoły i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, czyli po zdaniu technika, mają pracę na kopalni. Kończą się klasy weterynaryjne, gastronomiczne, mechanizator rolnictwa, o którym się rzadko mówi, a więc bardzo różnorodne kierunki kształcenia i sporo fachowców, którzy wejdą na rynek pracy powiatu oświęcimskiego. Uczniowie wyróżniający się otrzymują nagrody, stypendia. Dotyczy to kilku sponsorujących nas instytucji. 4 najlepszych absolwentów technikum logistycznego w ramach podpisanych umów z uczelniami wyższymi zdobywają możliwość uzyskania studiowania na dowolnym kierunku uczelni. Studiowanie jest bezpłatne przez 3 lata w tym momencie i taki absolwent sobie już w tym momencie klaruje drogę do przyszłości, do ścieżki kariery zawodowej. Prawdziwe wyzwania jednak dopiero przed maturzystami. Teraz mają jeszcze nieco ponad tydzień na powtórkę materiału przed rozpoczynającymi się 5 maja egzaminami maturalnymi. Zanim rozpoczną się najdłuższe wakacje życia, czeka ich maraton trudnych maturalnych egzaminów. Pierwszy z nich już 5 maja. Uczniowie zasiądą o godzinie 9 do testu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Następnego dnia po raz drugi będą obowiązkowo zdawać podstawową maturę z matematyki. Egzaminy potrwają do końca maja. Dopiero wówczas wszyscy świeżo upieczeni absolwenci liceów będą mogli odetchnąć z ulgą i rozpocząć najdłuższe wakacje życia. W pierwszej kolejności czuję pustkę, bo opuszczam tą szkołę, a naprawdę to była taka cudowna atmosfera i tacy cudowni ludzie, że po prostu chce mi się płakać, jak o tym pomyślę. A że za niedługo matura, no to trochę się boję, stresik jest, ale zobaczymy, co będzie w maju od 5, jak zacznę te stresy przeżywać jeszcze mocniej, także zobaczymy. Naprawdę będzie mi smutno, że odchodzę z tej szkoły, bo atmosfera tu jest naprawdę cudna. I w żadnej szkole wydaje mi się, że nie ma takiej atmosfery jak w Dąbrowskiej. I naprawdę każdemu będę polecać szkołę dąbrowską. A co będę czuła podczas matur i teraz przed maturami, no to stres na pewno. No i będzie mi zależało jak najlepiej napisać. No a po maturach zobaczy się jeszcze, czy studia, czy coś innego. Czas pokaże.